Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym sprawdzić, jak maksymalnie szybko może poruszać się łódź. Oprzemy się o mechanikę, jaką jest stakowanie się prędkości, jaką dają żagle postawione na łodzi. Niestety póki co użycie więcej niż 10 masztów spowoduje różnego rodzaju błędy, na przykład wypadanie obiektów i postaci z łodzi, co po maksymalnej prędkości sprawiło, że straciłem około 1/3 żagli i kotwicę. Maksymalna prędkość, o ile jest imponująca, to wymaga użycia aż 146 masztów. Dlaczego tyle? Bo więcej nie wejdzie. No chyba, że spróbujecie wykorzystać buk pozwalający na postawienie dwóch struktur przez dwie osoby w jednym miejscu, ale komu by się to chciało robić? Ja sam budowałem to przez jakieś 15 minut, więc dwóm osobom zajęłoby to co najmniej godzinę, bo wymaga to równoczesnego postawienia struktury, co wymaga dosyć dużego zgrania. Jeżeli chodzi o koszta, to raczej nie zbudujecie takiej potężnej łodzi dnia 10, bo przy 146 żaglach potrzebne będzie aż 2336 kłód, czyli około 500 dużych drzew, około 1300 tawy i 576 pajęczyny, co przy 25% na każdą pajęczynkę oznacza konieczność zabicia 2300 pająków. Ze względu na straty nie jest to opłacalne, ale może jak naprawią tę mechanikę, będzie warto zbudować coś w rodzaju szybkiej ścieżki, chociaż osobiście zostanę przy teleportacji. Jeśli jednak chcecie przyspieszyć swoją łódź, polecam użyć około 10 żagli. Pozwoli wam to uniknąć większości błędów i przemieszczać się ze spoko prędkością pozwalającą wymijać obiekty. Dziękuję więc za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!